katolicki kanał internetowy dla dzieci Nie Bajki prezentuje Katechizm Maryjny. Część druga. Okres od zwiastowania do wniebowzięcia. Gdzie udała się Najświętsza Panna wkrótce po zwiastowaniu? Wkrótce po zwiastowaniu Najświętsza Panna opuściła Nazaret, udając się w góry Judei, celem odwiedzenia swej krewnej, świętej Elżbiety, która niebawem miała urodzić świętego Jana Chrzciciela, poprzednika Chrystusa.